Kim jest sołtys? Oto zapytaliśmy najmłodszych mieszkańców. Sołtys to ktoś, kto rządzi jakimś miastem wybranym. Sołtys jest gospodarzem całej wioski. I co na przykład, za co odpowiada? Odpowiada za, jak jest na przykład, są różne konkursy, no to sołtys wszystkich informuje. Rządzi wioską. I wszystko robi za wioskę. Pytanie jest w pełni uzasadnione, bowiem sołtysi 11 marca mieli swoje święto. Jak to jest być sołtysem? Przyjemnie i też się obrywa z tego tytułu, między innymi. No ja wybrałam to i zdecydowałam się na to sołectwo i pełnić rolę sołtysa z pełną świadomością. Życie sołtysa to stałe obowiązki na rzecz mieszkańców. Odpowiada się jej za wioskę. No żeby, mówię, ta wioska prężnie działała też, pomoc mieszkańcom. Miałem w zeszłym roku taką sprawę, w rodzinnej sprawie bardzo kłótnia była taka, kłótnia, spór, no trzeba było, chcieli jakiegoś przedstawiciela mieć poza rodziny. Ta praca przynosi jednak efekt w postaci cennego daru, jakim jest zaufanie. Drugą kadencję, trzecią jestem właściwie i przez dwie ostatnie nie miałem w ogóle żadnego konkurenta w wyborach, bo byłem sam jedynym kandydatem. To widzę, że ten szacunek u ludzi i zaufanie jest. Czuję taką się wielką satysfakcję, jak są ludzie zadowoleni, jak dziękują za zrobienie czegoś tam na wsi. Za aktywność warto podziękować. Tak było i tym razem tradycyjnie w Urzędzie Miasta. To wasze wyzwanie, wasza misja, wasze powołanie i za to bardzo serdecznie w imieniu samorządu chciałem podziękować. Krośnieński samorząd wspiera pracę sołtysów. Przykładem jest m.in. Fundusz Sołecki funkcjonujący od 2010 roku. W tym roku robimy chodniki, mamy rabaty kwiatowe, zagospodarujemy teren, wsie są piękne. A od 2015 roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu mieszkańców, sołtysi z gminy Krosno-Odrzańskie mają swój wyjątkowy symbol w postaci sztandaru. To jest honor sołectwa, tylko że trzeba cały czas dbać o ten honor. Nie można tego wypracowanych po prostu jakby tradycji deptać. Czego zaś można życzyć sołtysom nie tylko w dniu ich święta, ale przez cały rok? Dużo przyjaznych ludzi, pomocnych ludzi, bo pomoc na naszym, że tak powiem, sołectwie jest bardzo nam potrzebna do realizacji wielu zadań. Dalszej siły do działania. I tego właśnie życzymy.